Film Claire wchodzi na ekrany kin 28 września, a gośćmi aktualności są dzisiaj Jacek Braciak i Wojtek Smarzowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać najpierw o tę pierwszą myśl, o tym tekście, o tej historii, o zbieraniu tych wszystkich elementów, które później złożyły się na scenariusz Claire'u. Kiedy to się pojawiło i czy to był jakiś impuls jeden, czy to się zbierało przez lata? Kiedy skończyłem drogówkę, stałem w kolejce do banku i pani w okienku powiedziała do mnie: o banku niech pan zrobi. Tak naprawdę w każdym środowisku można znaleźć materiał dramaturgiczny. Nie ukrywam, że nie jestem fanem konkordatu. Uważam, że trzeba go rozwiązać i że należy wyprowadzić religię ze szkół. No i tak to się zaczęło. Proces powstawania tego scenariusza to chyba jakieś 2 lata. Pisałem ten scenariusz z Wojtkiem Rzechakiem. Chcieliśmy opowiedzieć o instytucji. Nie dotykać wiary, to się chyba udało. O instytucji od środka. I żeby ta opowieść była pełna, założyliśmy, że musimy być kamerą w kurii. Musimy być w takim średniej wielkości kościele i na wsi, w malutkim, biednym kościółku skromnej parafii. Więc mieliśmy już 3 wątki, 3 bohaterów. Do nich tak naprawdę dołączył arcybiskup, którego gra Janusz Gajos. Jest też dziewczyna jednego z księży, Jasia Kulik. To jest ksiądz Lisowski, jest jeszcze ksiądz Trybus, czyli Robert Więckiewicz i ksiądz Kukuła, Arkadiusz Jakubik. Kiedy pan pisze, to jest od razu konkretny aktor przed oczami? Kiedy piszę, rzadko mam w głowie już obsadę. Tak naprawdę ona pojawia się późno. Natomiast rzeczywiście mam to szczęście, że otaczam się aktorami bardzo dobrymi, którzy dają mi takie bezpieczeństwo na planie. Ale to chyba nie jest nic nowego, bo mnie się wydaje, że każdy reżyser tak robi. Pracuje z aktorami, którzy według niego są najlepsi i też dają mu to bezpieczeństwo. Także to nie jest chyba nic specjalnie odkrywczego. Odpowiadając na pytanie, pisząc, nie obsadzam. O tych reżyserach to być może po prostu niektórzy dłużej szukają tych najlepszych, a panu się udało dosyć szybko ich znaleźć i dlatego tak jest. Dlaczego dosyć szybko? Ja niedługo do piachu pójdę, przecież ja mam swoje lata. To trochę trwało. Ci aktorzy też już niedługo do piachu pójdą. Tak jakoś tak się mrocznie zrobiło, chociaż... Panie Jacku, rozumiem, że jak dzwoni Wojtek Smarzowski, to raczej jest pan na tak. Różnie zazwyczaj. Nie, czyli różnie. Jak to jest? Ja przegrałem zdjęcia próbne do głównej roli w Wołyniu na rzecz Arka Jakubika i Wojtek tam zadzwonił, ale że ma inną rolę. Mówi, ale jeżeli to ma być znowu 10 dni u ciebie, tak jak tam nie, chyba w Róży, to mówię, to nie. Albo mi dasz więcej, bo to już nie ma co. On mówi, nie, ten Kowalski to tam ma więcej. Ja mówię, no dobra, to tak. Ja nawet tam, Wojtek mi przez telefon wytłumaczył, co to ten Głowacki ma robić w tym filmie i kim jest. Zresztą my to tak przed tymi filmami, to ile rozmowa o roli trwa? 7 minut zwykle. Aha. To tyle. No tak. Naprawdę? Naprawdę. Nie? Czy coś... No w naszym przypadku rzeczywiście to krótko. Nie jest to jakiś rozbudowany proces. Nie, tak? Nie. To właśnie ta znajomość się sprawdza tutaj, że już wiadomo, czego się oczekuje. Ale od siebie. Nie? Dla mnie cenne jest to, że Wojtek nie angażuje mnie na pewno, dlatego że na przykład się tam kumplujemy czy lubimy, bo my ze sobą czasu poza pracą nie spędzamy. Mhm. Nie. Nie, absolutnie. Ale z drugiej strony, z tego co pamiętam, kiedyś opowiadał pan... Tak, z drugiej strony ja też z nim nie spędzam czasu. Ale chodzi mi o kolejność dzwonienia w sprawie filmu, bo też kiedy pan przeczytał warunek i pomyślał, że to byłby świetny materiał na film i chciałby pan zagrać, to zadzwonił pan do Wojtka Smarzowskiego, tak, żeby spróbować ten film zrobić. Tak. A ja przeczytałem tę książkę i też mi się spodobała. I też się spodobała, a potem chyba jednak do tego nie dojdzie, prawda? Ale... Nie dojdzie. Autor książki stwierdził, że to się nie nadaje na ekranizacji. No ale wróćmy może w takim razie do księdza Lisowskiego i do tej postaci już konkretnie z Claire'u. Co możemy o nim powiedzieć, jak on się w tę historię wpisuje? Myślę sobie, że to jest spośród tych 3 głównych bohaterów, jeden z tych, których życie, doświadczenia z dzieciństwa tak, a nie inaczej ukształtowały. Dla mnie ten film nie jest żadnym oskarżeniem. On jest moralitetem, on jest czymś, co wyjaśnia motywy ludzkiego postępowania, wskazuje na słabości, na to, że tak, to nas przybliża do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy ułomni.
Założyliśmy na starcie z Wojtkiem, że my chcemy zrobić film po prostu o ludziach. Znaczy, oni się różnią tylko tym, że mają sutanny. Mhm. To mam nadzieję, że się udało. Teraz mi się przypomina to hasło, które jest na plakatach. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce i też pojawia się chyba w zwiastunie. I oczywiście z takich haseł wybieranych, promocyjnych możemy czasami sobie pożartować, ale tutaj wydaje mi się, że jest akurat właśnie w punkt. Ja osobiście wolałem hasło czarne jest czarne. Ale przegrało. Ale przegrało to. Trudno się zbiera pieniądze na taki film w Polsce? Ja jestem reżyserem. Pieniądze zbiera producent. Ale jakieś głosy do pana być może dochodziły? Zawsze jest to samo. Panie Smarzowski, ja chętnie z żoną pójdę na pana film, ale pan wie, no pieniędzy z półki to ja nie mogę dać. Pan wie, jakie pan filmy robi, nie? Zawsze jest tak samo. No dostaliśmy pieniądze z PiS-u, co w dzisiejszych czasach już byłoby chyba niemożliwe na taki film. No i to była taka baza. Znaleźli się też koproducenci, którzy no, zainwestowali. Nie było łatwo. Trudniej chyba było z obiektami, tak mi się wydaje, bo tak naprawdę to jest film zagraniczny. My te kościoły znaleźliśmy w Czechach, kręciliśmy w Czechach. Nikt się nie chciał zgodzić w Polsce na udostępnienie? Znaczy, krótko próbowaliśmy, ale nie jesteśmy też dziećmi, bo to wiadomo jak to wygląda, że tam trzeba napisać pismo, zgoda, ktoś rozpatrzy i jeszcze do dzisiaj byśmy nie dostali odpowiedzi, więc szybko się poddaliśmy i wybraliśmy opcję czeską. Czyli te kościoły, które się pojawiają w filmie, to są kościoły czeskie? W większości przypadków tak. W bardzo wielu pana filmach i po bardzo wielu pana filmach i aktorzy, i pan jesteście pytani w wywiadach. Czy aktorzy byli trzeźwi? Nie, mnie zawsze o to pytają. Nie o tym myślałam, chociaż tutaj też to pytanie byłoby w pewnych momentach uzasadnione. Natomiast bardziej mi chodzi o to pozbywanie się tych trudnych tematów, bo to pan mówi, że pisanie scenariusza trwało 2 lata. Ja po przeczytaniu na przykład jednego reportażu Justyny Kopińskiej mam ochotę wyjechać na długie wakacje i o tym przestać myśleć. Czy z takiej historii, po tylu trudnych historiach opowiedzianych się łatwiej wychodzi, czy to wciąż jest przeżycie? Jest we mnie jakiś taki masochizm rzeczywiście, że każdy temat jest cięższy od poprzedniego. U mnie najtrudniejsze jest chyba początek pracy, czyli wtedy, kiedy czytam relacje ludzi skrzywdzonych. Tak było w przypadku Wołynia i tak samo jest było teraz. Później w tym przypadku zamieniamy się w maszynę, piszemy po prostu te historie. Później te emocje znowu gdzieś się pojawiają na planie. I te moje emocje są po prostu rozłożone na długi okres czasu. Natomiast aktorzy mają na pewno inaczej, bo po prostu krócej uczestniczą w tym procesie. I to, jak Jacek na przykład wychodzi z takich trudnych scen, to mnie interesuje, bo nie było okazji posłuchać. Bardzo proszę. Mnie to nie zajmuje tyle czasu. Ja z natury rzeczy uczestniczę tylko w wycinku tego filmu. Jeśli chodzi o Claire, to 2 dni były jakieś takie rzeczywiście trudne. Ja sobie tak ukułem przez lata taką formułę, że ja nie jestem artystą, ja jestem rzemieślnikiem i wtedy, kiedy się włącza tam to czerwone światełko w kamerze i że to właściwie jest tam wtórne. Trochę chciałem to wszystko zbagatelizować, żeby nie wyjść na pyszałka, a teraz mi się to zmieniło. To znaczy ja wiem, że się dzielę czymś tam z widzami, oni to przeżywają i coś mi zawdzięczają albo nie. Ja też zresztą nie umiem inaczej, że coś trzeba dać od siebie. I no są tego jakieś koszta. Jak się tego pozbywam? Kiedyś inaczej, a dziś inaczej. Ale miałem szczęście właściwie, że jeszcze z Wojtkiem drugi film robiłem równolegle, więc tak się nie mogłem za bardzo zapaść w tej postaci Lisowskiego. A skąd pomysł, żeby w roli arcybiskupa Mordowicza obsadzić Janusza Gajosa? Nigdy jeszcze nie miałem tej przyjemności pracowania z Januszem. No i taka okazja się teraz nadarzyła. Zawsze chciałem. Dużo się od niego nauczyłem. Mhm. Fajnie. To jest oczywiste, że ten film wzbudzi sporo emocji. Czy na przykład na etapie pisania dużo z Wojciechem Rzechakiem szukaliście jakichś kontaktów właśnie w tych zakrystiach, żeby od tej strony jakiś, powiedzmy, ubezpieczyć się w cudzysłowie? No oczywiście. Na każdym etapie i podczas pisania i później podczas kręcenia mieliśmy po prostu konsultantów i pomoc ludzi z wewnątrz, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. Wszystko tam było bardzo dokładnie sprawdzane, oglądane kilka razy, zanim zostało zmontowane, sklejone i pokazane komuś. Często pana pyta się po filmach o to, jakie pan ma oczekiwania.
jeśli chodzi o odbiór, a ja bym zapytała trochę inaczej, czego by pan sobie życzył w związku z tym filmem, bo to jednak też jest taka wypowiedź, która chyba musi wywołać efekt. Ja bym chciał, chyba żeby ludzie zaczęli samodzielnie myśleć. Chciałbym, żeby ludzie traktowali księży jak ludzi, nie jak świętych, po prostu. Nie bardzo wierzę, że Kościół będzie chciał sam siebie oczyścić. Przypadki z krajów europejskich pokazują, że bez pomocy państwa, bez nacisku świeckich komisji, Kościół sam z siebie na przykład nie wypłacał zadośćuczynienia ofiarom. Zawsze musiało pomagać państwo. Nie sądzę, żeby dzisiaj państwo chciało coś takiego zrobić, ale wystarczy, że ludzie spojrzą na księży jak na takich jak oni, jak na ludzi. Płacę podatki, prawda? Te podatki idą również na Kościół. System finansowy Kościoła jest kompletnie nieprzejrzysty. To też mnie bardzo tak irytuje. Wkurza mnie hipokryzja Kościoła, prawda? 1/3 księży to są geje, a Kościół publicznie potępia homoseksualizm, tak samo jak związki pozamałżeńskie. Mm-hmm. O celibacie można byłoby porozmawiać, do czego może doprowadzić celibat, kiedy tylu facetów jest zmuszonych do hamowania popędu. To też jest specyfika nasza jeszcze Polska, że pewne rzeczy tutaj jeszcze wciąż nie zostały tak w pełni odsłonięte, jak chociażby w Irlandii. I tutaj też kino też swoją rolę odegrało, być może, oczywiście nie przeceniając tej roli, ale... W ogóle u nas nie zostały odsłonięte. Tylko w Polsce na jednego księdza pedofila przypada 1 ofiara. Wie pani dlaczego? Dlatego, że tylko 1 odważa się mówić, a badania pokazują, że jest ich dziesiątki na 1 księdza. Mhm. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział papież Franciszek, że w polskim kościele jest 2% pedofilów, tak? A znowu badania na świecie pokazują, że minimum 4, w Australii 7, ale nawet te 2%, no to jest jakieś 600 ponad księży, którzy teraz chodzą między naszymi dziećmi. Przypominam sobie jeszcze historię, też filmowo pokazano w filmie Spotlight przed kilku laty, bostońską, gdzie przez cały film mieliśmy jakieś szacunki, które już wydawały się zatrważające, po czym okazało się na koniec, że te szacunki zostały zupełnie zmiecione z powierzchni przez fakty, to co się wydarzyło naprawdę. To w inną stronę jeszcze, bo zauważyłam, oglądając film, kilka takich, to się chyba jakoś w amerykańskim kinie nazywa cameo, coś takiego. I mam takie pytanie, czy na przykład to, w jaki sposób Izabela Kuna jest w Klerze albo Bartłomiej Topa, czy to jest zaplanowane, czy to były większe role w scenariuszu i tak nie. Się... Bartek miał 3 sceny, zostały 2. Czyli 2/3, czyli mniej więcej 1/3 tyle samo jak wyciąłem. U Izzy też coś wypadło, ale to ja chciałem po prostu, żeby mieć w tych drugim i w trzecim planie też dobrych aktorów. Bo to na przykład była taka sytuacja, że ponieważ kręciliśmy w czeskim kościele i chcieliśmy, żeby ludzie, którzy uczestniczą w mszy, potrafili się modlić, śpiewać i tak dalej, więc ściągaliśmy do tych Czech z Krakowa i z Katowic statystów. Wszyscy byli Ukraińcami. Także... Mogliśmy wziąć ich z Czech. Byłoby tanie. To może w takim razie w tym duchu idąc zapytam o ten serial. Oczywiście nie o wybory obsadowe, ale czy już pan ma następny plan? Bo tak się domyślam, że na pewno do pana Jacka też by się znalazła tam jakaś fantastyczna rola. Jesteśmy w trakcie pisania. Jesteśmy w trakcie pisania. Powiedz mi, bo ja nie no właśnie. Czyli po co ja zapuszczam te włosy? Co, żarty robisz? Jeszcze 3 razy będziesz uprzedzierał. Dam ci swojego. Jesteśmy w trakcie pisania, w połowie tak naprawdę tego serialu. Wydaje mi się, że ten okres przygotowawczy potrwa rok, także to jeszcze jest długa droga. Na pewno w tym roku nie wejdziemy w zdjęcia, może w następnym. Na to liczę. Jest to opowieść o tym, że przed chrztem też byliśmy. Przepraszam, Jacek, ale wiesz co? Ty już byś nie żył w tamtych czasach. Przecież jak tam miał ktoś 35 lat, to był starszy niż niewiosny. Ale ja dobrze wyglądam. To prawda. Ale zastanawiam się, bo ja liczyłem na rolę Łokietka, ale jeżeli to jest przed nim, to jest odpada. Przed. Ale oni wtedy byli tak mali, że ja wtedy przy nich... No tak, ale nie ma takich małych aktorów jak ja. No nic, potem pogadamy. Czy panowie są gotowi na taką wojnę, która może się wokół tego filmu rozpętać? Znowu ty? No to ty. Takie rzeczy się dopiero okazują. To była moja odpowiedź. Dobrze. Wymijająca, tak. Nie.
Nie wiem, ja też się nie zastanawiam nad tym, bo to każde oczekiwanie rodzi lęk. Fajne, co? Może być. Ja mam jeszcze taką teorię, że Kościół ma 2000 lat, więc spłynie jak pokażce. Nie takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy. Myślę, że jakieś zaproszenie być może jeszcze od panów na Kler. Proszę państwa, zapraszam na film Kler. Informuję, że podczas realizacji tego filmu nie ucierpiał żaden pedofil. Zapraszamy.